Niemcy zgodzą się na zimny prysznic i rower zamiast samochodu. Niemcy a embargo na rosyjski gaz. Strach przed zimnym prysznicem. Limit prędkości na autostradach. Zimny prysznic, rower zamiast samochodu. Wielu Niemców tylko w nieznacznym stopniu jest gotowych do poświęceń na rzecz Ukrainy poprzez zwiększenie sankcji wobec Rosji. Wielu obywateli Niemiec tylko w nieznacznym stopniu jest gotowych do poświęceń na rzecz Ukrainy poprzez zwiększenie sankcji wobec Rosji. To wynik sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii Publicznej Kiwej na zlecenie magazynu Der Spiegel. 49% pytanych zadeklarowało, że mogliby zrezygnować z czegoś w swoim codziennym życiu, aby wprowadzić embargo na import energii z Rosji. 44% respondentów stwierdziło z kolei, że nie może niczego poświęcić. Jakie straty w euro? Zwolennicy embarga podają jednak stosunkowo niskie sumy euro jako dopuszczalne obciążenie. 42% uznaje za dopuszczalną stratę do maksymalnie 500 euro w skali roku. 13% zwolenników bojkotu twierdzi nawet, że nie jest gotowa ponieść strat finansowych. 4% zrezygnowałoby najwyżej z 750 euro rocznie, 15% z maksymalnie 1000 euro, a 13% gotowa jest na więcej. Wolniej na autostradach i zimny prysznic, jak wynika z sondażu. 70% zwolenników wstrzymania dostaw energii popiera ograniczenie prędkości do 100 km/h na niemieckich autostradach. 68% rzadziej brałoby kąpiel, a więcej pryszniców. 76% deklaruje ograniczenie ogrzewania w mieszkaniu. 42% częściej zostawiałoby samochód w domu i korzystało z roweru. Tylko nieliczni na dłużej, jednak tylko nieliczni są gotowi do podjęcia długoterminowych działań. Zaledwie 10% w zamian za embargo zrezygnowałoby ze swojego samochodu, 17% zmieniłoby samochód na mniejszy. Dla wielu Niemców wyjściem nie jest także codzienny zimny prysznic, tylko 10% może sobie wyobrazić wzięcie zimnego prysznica w zimie. Na potrzeby sondażu Kiwej przepytał 5001 Niemców. Sondaż przeprowadzono między 14 a 25 kwietnia bieżący rok.